Hello moi drodzy, z tej strony ja wasza Basia, tu jest kolejny odcinek z Ephemerala, 9 odcinek moi drodzy. Już 10 Happy Ending, w ogóle już Happy Ending mamy murowany z tego co widzę. Byleby teraz nie dostać bad endingu przez jakieś dwie złe odpowiedzi, bo trzeba mieć jeszcze dwie, żeby dostać bad ending. Ale wiecie o co mi chodzi, lepiej go nie dostać. A więc... Wiecie co mnie martwi? Jest naprawdę późno w nocy, ja to nagrywam naprawdę późno w nocy i mnie już korci, żeby iść spać, ale zostały już te 2 odcinki. Naprawdę chcę je dograć, naprawdę. Z drugiej strony sądzę, że jeżeli nie pójdę spać, to nie wstanę na mur beton jutro, ale z drugiej strony chyba lepiej iść spać i wstać. Chociaż nie, i tak jest. Erika zapytała mnie, albo prosiła mnie o coś? A nie, zapytała mnie. Co ty lubisz w Shibie? Ja powiedziałam wszystko, a Erika zaśmiała się. Zszokowana. Ja naprawdę lubię wszystko w nim i nie mogę po prostu wybrać jednej rzeczy. On jest nieśmiały, czasami jest agresywny. Ale on patrzy na mnie tak nieśmiało po tym, jak mnie całuje. A ma duże ręce, silne ramiona, jest słodki, kiedy się przemienia. O nie, jest bardzo... Jest uparty, ale też dba bardzo o mnie. Boże, nie. Pewnie się pomyliłam, ale dobra. Czekajcie, moment, bo ja nie myślę. Momencik, nie myślę, bo ja sobie włączyłam na telefonie grę. I jedną grę mam włączoną, tutaj tłumaczę, a drugą to ja tak na zmianę patrzę, czy mi się czas na tej drugiej kończy. Jego słodki głos, kiedy szepcze do mnie to, że on mnie lubi. Nie przeszkadza mi, jeżeli nikt inny nie widzi w nim nic dobrego. Wtedy będę mogła być jedyną, która będzie lubiła Shibę. Ajajajaj, szybko sprawdzaj tą grę. I tu masz w porządku. Tak, ze mną wszystko w porządku. Tylko siedzę na telefonie z jedną grą, bo próbuję nie przysnąć sobie. Teoretycznie, kiedy w międzyczasie jeszcze montuje mi się gdzieś tam w tle na komputerze drugi film. Wiecie o co mi chodzi, wiecie, dobrze wiecie. No, nie. W teorii powinnam wyciąć tą ciszę, ale tego pewnie zapomnę i nie zrobię, więc lecimy dalej. Avorin, wszystko w porządku? Co, proszę? Nic, tylko po prostu siedzisz nad jedną tą samą stroną od jakiegoś czasu? Czy jest coś interesującego w tej stronie? Tak, z pewnością. Skłamałam. Aktualnie wcale się nie skupiłam na tej książce. Już minęło parę dni, odkąd Shiba zakochał się w Oliwii. Dzisiaj Nagi zaprosił mnie, żebym dołączyła do niego w bibliotece. On zabrał mnie, mówiąc, że możemy znaleźć jakieś rozwiązanie na stan Shiby. Sklepy, które mówiły na sklep, w którym sklep powiedział nam, że po prostu musimy poczekać, aż efekt się skończy w sklepie, w którym Shiba kupił to wszystko. O to chodzi pewnie. Jestem taka zmartwiona. Jeżeli on wróci rzeczywiście do... Jaki on naprawdę będzie, kiedy wróci po tym miesiącu? Jeżeli on w ogóle wróci do normalności. Wiemy jedynie to, że to coś to lekarstwo zadziałało. Jeżeli to jest jakiś sekret, to oni by... Jeżeli jest jakiś sekret odnośnie tego, to oni by nam pewnie tego nie powiedzieli. Swoich sekretów oni by nam nie powiedzieli tak łatwo. Tak, więc po prostu powinniśmy się nauczyć, jak na przykład zrobić miłosną miksturę. Tak. Avorin, wszystko będzie w porządku. Nie musisz się martwić, a ja się martwię. Jestem taki smutny, kiedy ty jesteś smutna. Wiem, że ty jesteś kochany, nie to co pewien palant. Bo inaczej Shiby się nie da nazwać w tym momencie. Tak, przepraszam, dziękuję ci. Przyniosę trochę naukowych o magii książek z tamtych półek. Magicznych naukowych książek z tamtej półki. O to chodziło? Za moment wrócę. Pewnie. Nagi, on jest taki słodki, kiedy próbujemy pocieszyć. Nawet jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, to mogę zdystansować się sama do siebie. Jeżeli coś jestem w stanie zrobić. Mogę się do tego zdystansować, kiedy coś po prostu robię. Ale teraz ja mam energię, żeby się po prostu na czymkolwiek skupić. Słowa Shiby dźwięczą w mojej głowie. Błąd w osądzie. Więc co się wydarzyło, że ty miałaś takie uczucia dla mnie? Zdąpnęłam książkę i położyłam ją na biurku. Książka, którą Nagi przyniósł. Książki, które Nagi przyniósł, pierzyły się wręcz na całym stole. Moje oczy zatrzymały się na jednej książce. Na przodzie tej książce myślę, co może oznaczać banet. Zakazane, zabronione. Myślę, że to oznacza zabronione. Myślę, że słyszałam o tym wcześniej. Ta zabroniona książka ma dosyć dużą moc, więc jest niebezpieczna i nie można jej po prostu brać ze sobą, otwierać. Nikt nie mógłby przypuszczać, co by się mogło potem wydarzyć. Ale ta jedna jest tutaj, to oznacza, że ta książka nie jest niebezpieczna. Nagi prawdopodobnie przyniósł przyniósł różne książki, po prostu tak randomowo, jak myślę. On wziął książki, które mają dosyć ładne okładki, tak jak dziecięce książki. Ja lubiłam takie story o księciach i tym podobnych rzeczach. Bez myślenia otworzyłam ją. I wtedy... Czy to jest ta zakazana książka, przez którą ludzie zaginęli? Z pewnością to jest ta książka. Po prostu jesteśmy debilkami. I teraz nie ma nikogo, kto może nam pomóc, żeby nie było. Nagi, biedaku. Avorin, przepraszam, że mnie tak długo, że mnie to tak zajęło. To jest tak wiele książek odnośnie nauki magii. Avorin? Gdzie ona poszła? Czy do toalety poszła? Hej, Avorin, gdzie ty jesteś? Hej. O nie, zaginę. Ale to jeszcze nie jest przecież koniec. To nie jest jeszcze bad end, no nie? Hej. Ty nie jesteś tutaj? Czy... ty jesteś gdziekolwiek? Gdzie ja mogę cię zobaczyć? Gdzie ja powinnam iść? Hej, Shiba, chcę cię zobaczyć. Tęsknię za tobą. Chcę zobaczyć osobę, która powiedziała, że... kocha go? Nie rozumiem. Co się stało z naszą bohaterką? Wciągnął ją do jakiejś czarnej dziury, nie wiadomo co? Boże święty, wciągnęło nas do czarnej dziury. La 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 la. Ale ładne, muszę powiedzieć, że jest to, czekajcie, bo to jest bardzo ładne i mi się to bardzo podoba. Kurczę, screena bym zrobiła, gdyby nie to, że mi się nagrywa. Ha? Straciłam moje pole widzenia na sekundkę, tak jakbym miała anemię. Kiedy wróciła od nas powrotem, znalazłam się w sali do tańca. W sali do tańca. Gdzie ja jestem? To miejsce... była w bibliotece, czyż nie? Czekaj, dlaczego jestem ubrana w sukienkę? To jest tak wiele ludzi, wszyscy ubrani w sukience i tańczyli wokoło w takt pięknej muzyki. Czy to jest jakaś impreza, jakaś no... bal? Dzień dobry, piękna księżniczko. Czy ty przyszła zobaczyć księcia? Ja? Tak, jesteś księżniczką. Będziesz pięknie pasować do niego. Nie jestem księżniczką, jestem tylko zombie. Ja po prostu pożałowałam to, co właśnie powiedziałam. To może spowodować jakiś problem, jeżeli oni się dowiedzą, że ktoś tak niskiej rangi jak ja, że taki zombie, taki jak ja jest tutaj. Ale ta kobieta dalej się uśmiechała, niezniechęcona. To dziwne. Wtedy zaczęła się muzyka, a rozległy się fanfary. O, książę właśnie przybył. Książę? Czy mamy księcia w tym kraju? O, on tutaj nadchodzi. O, ona wskazała na coś, na kogoś. Mogłam zobaczyć chłopaka, który nadchodził wraz ze służącymi, ale to był Shiba. To jest Shiba? Czekajcie moment, też? Ty, ta wersja Shiby jest nice, mi się podoba, żeby nie było. Serio. Serio, czarne włosy mu pasują. I te oczka takie wow. Ale jak mam być szczera, to mogli się postarać i mu ulutnąć jakiś strój księcia, a nie się dalej w mundurku chodzi. O, Avorin, jesteś tutaj. Co to ma oznaczać? Co to ma być? Powinnaś to wiedzieć, racja? To jest party, które ma za zadanie znaleźć partnera dla mnie. Nie, ja wcale nie... widziałam jego twarz. Ujrzałam jego twarz i to sprawiło, że uczułam ulgę, ale nie podążałam za tą rozmową. Wtedy jakiś starszy gość podbiegł do nas. Książę, ty powinieneś się odpowiednio ubrać, dokładnie. Dzisiejsza impreza jest bardzo ważna. Miałeś wybrać swoją pannę młodą. Dlaczego nie jesteś należycie ubrany? Ludzie będą mówić, że ty jesteś dziwny. To w porządku. Poślubię kobietę, która akceptuje mnie takim, jakim jestem. W ogóle, jakim cuda nasza bohaterka myśli, że to jest dalej Shiba, kiedy on ma ewidentnie inny odcień włosów i oczu. Chociaż nie jestem do końca pewna co do oczu, ale włosów to na pewno. Shiba spogląda na mnie znowu i dotknął mojego policzka z uśmiechem. Cóż, ona jest jedyną, która jest w stanie to zrobić. Czy my się zmieniłyśmy w kopciuszkę, czy coś w tym stylu? Ha? On mruknął to wzdychając. Co on wyrabia? Czekaj, co ty masz na myśli? Czy ty jesteś właściwie księciem? Dlaczego to pytasz teraz? Jestem księciem, który ma prawo do tronu, a wszyscy tutaj się zgromadzili, abym mógł wybrać żonę na tym przyjęciu. Coś mi to śmieci. Wiem, że się cały czas kręcę na tym, że się cały czas tutaj kręcę i szukam po tym biurku. Powinna naprawdę mieć jakiś mikrofon, który tak neutralizuje te szumy, uderzenia i wszystko. Ale ty jesteś jedyną, która do mnie pasuje. Nie dbam o nikogo innego. Naprawdę? Co, nie jesteś szczęśliwa z tego powodu? To nie to, co ona myśli. Nigdy mi nie powiedziałeś, że jesteś księciem. To wszystko jest takie nagłe. Także to przyjęcie i wybranie żony nie łapie tego. Nie musisz. Ważny jest ten fakt, że jestem tutaj dla ciebie i że kocham cię. Nie? Co ona ma z tym hik? Jakby, kurczę, była pijana czy coś. Avorin, a ty? Kogo ty kochasz? Ja kocham... Co się dzieje? Retrospekcjon? Nic za to nie mogę poradzić. Nie mogę się wyzbyć tego uczucia do niej. Avorin. Zostaw mnie? Czy w poprzednim odcinku on nie powiedział coś całkiem innego? Co? Ci tłumacze naprawdę się powinni trochę przy tłumaczeniu tej gry postarać, bo jednak... Naprawdę jak wejdziecie sobie na Steama i zobaczycie tą cenę, no to jest trochę takie... Chociaż nie wiem... Nie wiem. Dlaczego ty patrzysz na mnie w ten sposób? Snu miałeś jakiś zły sen? Sen? Nie zostawię cię. Będę cię kochał przez resztę mojego życia. Avorin, kogo ty wybierzesz? Nie mów, że ty, bo coś mi tu śmierdzi. Sen. To jest sen, czyż nie? Nigdy nie usłyszałam, żeby Shiba był księciem. Erika mogłaby... Mogłaby się czuć załamana, jeżeli powiedziałabym jej o tym śnie. Ale jeżeli to jest sen... Shiba, zatańczmy. To jest bal, racja? Więc powinniśmy zatańczyć. Więc... jesteś z tym w porządku? Z czym? Tańczenie tutaj ze mną oznacza, że akceptujesz bycie moją narzeczoną. W końcu ten bal jest właśnie po to. Nie dbam o to? Nie, nie mogę tego zrobić. No, według mnie to jest oczywiste, która odpowiedź jest tu dobra. I to jest dobra odpowiedź. Nie mogę tego zrobić, to jest zupełnie inna historia. Co? Czy ty mnie właśnie odrzucasz? Nie, nie robię tego. Ale mogę aktualnie powiedzieć, co jest ważniejszą rzeczą. Więc po prostu zatańczmy. Złapam jego dłoń i położyłam ją na moich plecach. Tam, wiecie, gdzie? To wcięcie w linii. W talii. Minęło trochę odkąd, kiedy ostatnio tańczyłam, ale moje ciało wyglądało tak, jakby się samo mogło ruszać. Jakby wiedziało, jak ma się ruszać. To prawdopodobnie musi być sen, jak przypuszczam. Wszystko może być możliwe w snach. Nawet jeżeli to jest tylko sen, to chcę się cieszyć tańcem z nim, choćby teraz. Zrujnowałaś moją propozycję? Moje oświadczyny. Ty możesz mi powiedzieć ważniejsze rzeczy. Możesz mi powiedzieć coś tak ważnego w rzeczywistym życiu, jeżeli to jest możliwe? Hej, więc ty myślisz, że to jest sen? Ty wcale tego nie łapiesz. On uszczypnął mój policzek? A? Widzisz? Czujesz to, ponieważ to jest prawda. Nie mogę w to uwierzyć. Możesz. Ty możesz odczuć ciepło mojego ciała, racja? Możesz czuć, jak się dotykam. Możesz poczuć mój zapach. Wszystko, racja? To nie jest sen. Ty możesz odczuć wszystko. Ja wcale nie śnię? Nie wiem, jaki straszny sen ty miałaś, ale powinnaś o nim po prostu zapomnieć. Żyj wraz ze mną tutaj. Wraz z tobą. W sumie mam wrażenie, że jest koniec odcinka w takim momencie. Lubię cię, ale ją lubię bardziej. To może być błąd w osądzie, ale nie chcę wiedzieć nawet, czy to mógłby być błąd. Avorin, co się stało? Czy ty nie chcesz być ze mną? Nie, to nie tak. Czy nie powiedziałeś mi, że to był błąd? Czy ty nie zakochałeś się w kimś innym? Dlaczego miałbym to zrobić? Chociaż może mógłbym popełnić jakiś błąd, kiedy straciłem kontrolę nad sobą, kiedy zobaczyłem, jaka ty jesteś piękna. Chociaż mogę popełnić jakiś błąd, kiedy stracę kontrolę nad sobą, kiedy ty wyglądasz tak pięknie. Co? Nie zdradzę cię. Ty widziałeś sen, w którym cię zdradziłam, racja? To sprawiło, że czuła się smutna i zdenerwowana, racja? Ale to jest rzeczywistość. Ja nigdy nie zdradzę cię. Jestem jedyny, który cię kocha. Te słowa, które mi wyszeptał... rozpaliły moje ciało. To ciepło było takie prawdziwe. To jest rzeczywistość. Świat, gdzie chyba mnie kocha. Co za cudowny świat to musi być. O, to jest koniec. Ale powiem wam, że ta sala balowa jest ładna. Mimo wszystko. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye, bye.